Zaledwie kilka miesięcy po powrocie Bydgoszczy do macierzy odbyło się spotkanie założycielskie klubu Polonia Bydgoszcz, klubu, który miał krzewić polskość. Ja z klubem jestem 50 lat, chodziłem do szkoły zaraz za płotem przy ulicy Kiri-Skłodowskiej. Oczywiście te największe sukcesy pamiętam, a więc te żużlowe i te piłkarskie, aczkolwiek już pana Mariana Norkowskiego na boisku nie widziałem. Ale wówczas tym żużlowcem, który był najlepszym, był Henryk Gliklich. I właśnie te dwie sekcje przez wiele, wiele lat były twarzą i wizytówką bydgoskiej Polonii. Życzę wam wszystkim, abyście kontynuowali te sukcesy i Mariana Norkowskiego, Henryka Gliklicha i oczywiście Tomka Goloba, mistrza świata, najlepszego polskiego żużlowca. Wszystkiego dobrego.